Szczęść Boże, witajcie. To już trzeci, ostatni dzień naszych rekolekcji. Dzisiaj postaramy się jakoś zakończyć tę podróż, którą, którą zaczęliśmy we wtorek. Na początku, tak jak codziennie, poprośmy Ducha Świętego o to, żeby nas przeprowadził przez ten czas, żeby nam też pomógł usłyszeć to słowo, które, które Pan Bóg konkretnie chce nam dzisiaj powiedzieć w tym miejscu, w którym jesteśmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś zabierał od nas wszystkie ograniczenia. Prosimy Cię, żebyś otwierał nasze oczy, nasze uszy, nasze serca na bogactwo Słowa Ojca. Prosimy Cię, żebyś nas nieustannie uzdalniał do słyszenia tego, co On do nas mówi. Żebyś nam otwierał oczy na tę rzeczywistość naprawdę, o tej rzeczywistości, w której żyjemy i tej, do której zmierzamy w naszym życiu. Prosimy Cię, żebyśmy, żebyśmy tego słowa łaknęli, żebyśmy za tym słowem tęsknili, żebyśmy dali się temu słowu prowadzić. Prosimy Cię, żebyś dokończył w nas tego dzieła, które rozpocząłeś, tak żebyśmy ciągle, każdego dnia byli coraz bardziej gotowi na to, by się przemieniać, by stawać się ludźmi wolnymi, ludźmi gotowymi na Przyjęcie tego słowa, które Ty dla nas masz. Prosimy Cię, żebyś pobłogosławił ten czas dzisiaj, żebyś był z nami. Żebyśmy nie byli dla Ciebie przeszkodą, żebyśmy nie byli oporem, ale żebyśmy byli cali pragnieniem, tak żebyś mógł zdziałać w nas to, czego Ty sam pragniesz. Maryjo, matko, słowa: prowadź nas, wstawiaj się za nami, umacniaj nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen każdy, kto już zdążył mnie osobiście poznać, to, to wie, albo być może się spodziewa, że w związku z tym, że poza tym, że jestem księdzem i teologiem, to jestem też historykiem sztuki, to mam swoje ulubione miejsce na świecie, takie, w którym zawsze się dobrze czuję i którym po prostu uwielbiam być, bo tam można nieustannie cieszyć oczy tym, co wspaniałe. I tym miejscem jest Rzym, oczywiście. Rzym, który, w którym mógłbym być zawsze, wszędzie, o każdej porze i ciągle się jakoś na nowo zachwycać tym pięknem, które tam jest, pięknem architektury i, i tej historii, która się tam dokonała, także tej dla nas ważnej przecież. No i oczywiście, tak postanowiłem, że, że dzisiaj też nie może zabraknąć tego, tego akcentu Rzymu. Otóż od Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, aż do Koloseum biegnie ulica. Ulica się nazywa Via San Giovanni Laterano i mniej więcej w trzech czwartych jej długości, idąc w kierunku Koloseum, znajduje się niepozorna brama. Za tą bramą z kolei znajduje się jedna z najpiękniejszych bazylii Grzymu. To jest oczywiście subiektywna opinia, ale bardzo lubię ten kościół, bardzo lubię tam wracać. Tą bazyliką jest, jest Bazylika Świętego Clemensa, która notabene należy dzisiaj do Dominikanów irlandzkich, co prawda, ale jednak, więc można powiedzieć, że jest to też kościół, z którym jakoś też czuje się poniekąd, poniekąd związany. I ten kościół, ta bazylika, słynie z kilku rzeczy. Z tego, że jest trzecim kościołem, tak naprawdę, stojącym w tym miejscu. Można zejść kilkanaście metrów pod Ziemię i zobaczyć ślady najstarszych bazyliki jeszcze z czasów początków chrześcijaństwa, ale elementem, który bezspornie świadczy o tym, że wielu ludzi może nie widziało, ale przynajmniej słyszało o tym kościele, jest słynna mozaika z krzyżem, drzewem życia. Ta mozaika wypełnia całą apsydę, czyli tą przestrzeń tuż za ołtarzem, półokrągłą z taką konchą, w której właśnie artyści Tę mozaikę umieścili. Żeby ją zobaczyć, trzeba wysoko podnieść głowę. Trzeba wysoko podnieść głowę i oderwać swój wzrok od fantastycznej posadzki. W tym kościele wszystko jest cudowne, łącznie z posadzką. I żeby zobaczyć tę cudowną mozaikę, trzeba oderwać wzrok od posadzki. Niby taki banał. A jednocześnie trzeba się na coś zdecydować, porzucić jedno piękno dla drugiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta mozaika jest z różnych względów wyjątkowa. Także z tego względu, że ona w jakiś przedziwny sposób, to jest, to jest w ogóle zadziwiające, tak sobie to dzisiaj uświadomiłem, że ona tak naprawdę spina jakby taką klamrą to wszystko, o czym sobie przez te, przez te trzy dni mówimy. Jest taką jedną wielką ilustracją tych, tych rekolekcji. Trochę to planowałem, ale dzisiaj, dzisiaj zobaczyłem to trochę pod innym kątem, i, i jakoś bardzo mnie to ujęło, że ta, że ta myśl się w mojej głowie pojawiła. Kiedy sobie spojrzymy na tą, na tą mozaikę, to zobaczymy oczywiście w centrum ogromny krzyż. Ogromny krzyż, na, na którym wisi, wisi Pan Jezus, krzyż, na którego belkach też siedzą. Siedzą gołąbki w liczbie dwunastu. Tu oczywiście można łatwo się domyśleć, że, że chodzi o dwunastu apostołów. Po jednej stronie krzyża znajduje się przedstawienie Matki Bożej, po drugiej stronie stoi Święty Jan, czyli mamy odtworzoną tak naprawdę tę scenę z Golgoty. I ten krzyż jest niesłychanie wyjątkowy z kilku względów. Jest nazwany drzewem życia, w związku z tym. To, to też musi mieć jakieś swoje uzasadnienie ikonograficzne, o którym sobie też potem jeszcze powiemy. Natomiast to, co jest niesłychanie piękne, to to, że ten krzyż wyrasta z bujnego, soczyście zielonego krzewu, który gdzieś tam u dołu tej kompozycji się znajduje. I tuż pod tym krzewem, jakby u nasady tego krzewu, znajduje się bijące źródlaną wodą źródło. Czystą, czystą źródlaną wodą, bijąca sadzawka, z której wypływają cztery rzeki, i z tego źródła dwie łanie piją wodę. Oczywiście to jest, to jest nawiązanie do tych czterech rzek, o których mówi nam opis, opis Ogrodu Eden z Księgi Rodzaju. Jest jeszcze jeden szczegół. Natomiast yy, nie, niesłychany także pod tym względem, że dziś sporo będziemy o tym mówić, i, i kiedy to dzisiaj zobaczyłem, yy, to też uświadomiłem sobie, że jakoś wcześniej ten, ten, ten szczegół w tej mozaice mi jakoś umknął. Mianowicie u stóp tego krzyża, poniżej tych łań, poniżej tego źródła, poniżej tych czterech rzek, które wypływają, yy, znajduje się przedstawienie węża. Yy, martwego węża. Które jest jakby przygnieciony całą tą, tą, tą sceną, która ponad nim się rozgrywa. Jak łatwo się wobec tego domyśleć, ten obraz, ta mozaika, to przedstawienie jest dla nas ikoną raju, ale raju apokaliptycznego nie tego raju, w którym wszystko się rozpoczęło. Ale tego raju, do którego wszyscy zmierzamy. Tego raju, e, który święty Jan opisuje w swojej, e, w swojej wizji e, w Apokalipsie, tego raju, który dane mu było zobaczyć. Ale żeby zrozumieć to, co tam się wydarzy, potrzebujemy najpierw dobrze poznać, to, co, e, to, co miało miejsce w tym raju, od którego wszystko się zaczęło. I dzisiaj na chwilę sobie tam powrócimy po to, żeby jeszcze raz. Ustawić sobie wszystkie szczegóły, które, które w tej scenie z, z księgi rodzaju można, można dostrzec. Więc powróćmy na chwilę, powróćmy na chwilę do, do Ogrodu Eden. Jak pamiętacie, Ogród Eden znajduje się na wschodzie. Znajduje się na wschodzie, i Pan Bóg, kończąc dzieło stworzenia, umieszcza tam człowieka. Po środku tego ogrodu, jak już mówiliśmy o tym pierwszego dnia, Pan Bóg zasadził drzewa, wyjątkowe drzewa. Człowiek mógł zrywać owoce i karmić się owocami wszystkich drzew, które, które rosły w ogrodzie Eden, ale Pan Bóg postawił im pewien warunek. Są dwa drzewa, z których owoców nie możecie jeść. Jest to drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. No i pojawił się tam człowiek najpierw był to Adam, później, później pojawiła się również Ewa. I znamy doskonale ten moment, w którym na scenę wkracza kusiciel. Kusiciel pod postacią węża, który, jak znamy to z ikonografii, wije się wokół tego drzewa poznania dobra i zła i zaczyna prowokować człowieka. Zaczyna prowokować człowieka, poddając w wątpliwość słowo Pana Boga. Tam pojawia się to słynne stwierdzenie, czy aby na pewno. To powoduje, że, że, że człowiek się ugina pod ciężarem tej, tej wątpliwości, bo zły doskonale wie, że, że łatwo, jest, łatwo jest złamać tę słabą wolę człowieka. I pojawia się moment nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa człowieka, które jest też niewiernością Panu Bogu. Człowiek traci raj, i zaczyna się, tak jak powiedziałem, pierwszego dnia, e, ministerium powrotu od tego momentu. Od tego momentu, kiedy e, na scenie pojawił się grzech, pojawiła się zdrada, pojawiła się niewierność spowodowana nieposłuszeństwem, człowiek utracił raj, ale nie utracił więzi z Panem Bogiem. Pan Bóg rozpoczął e, podróż, której celem było odzyskanie człowieka na nowo i przywrócenie mu tej godności, którą którą przez swoje nieposłuszeństwo utracił. Zobaczcie, jak to jest nieprawdopodobnie cudowna nowina dla nas. Nie? Że Pan Bóg, jakby nawet mając świadomość tego, że, że zawaliliśmy naszą misję już na samym początku, nie? jakby wszystko to, co dopiero się zaczynało, już zostało przez człowieka zmarnowane, powiedzmy, sobie, w pierwszych minutach tego filmu. Nie? Pan Bóg nie reaguje na to gniewem. Pan Bóg nie reaguje na to zniszczeniem. Pan Bóg pozwala, pozwala człowiekowi odzyskać to, co utracił. Co więcej, to On sam rozpoczyna walkę o, o serce człowieka. To sam On rozpoczyna walkę o, o naszą świętość. I oczywiście przez, całą, przez całe pismo święte na kartach historii zbawienia nieustannie wczytujemy się w opis tej podróży podróży człowieka do Pana Boga i walki Boga o człowieka, pomimo, pomimo tej niewierności, która, która tak często powraca, której też przecież doświadczamy, pomimo, że tak doskonale znamy mechanizm działania zła i grzechu w naszym życiu. Wróćmy, wróćmy teraz do, do Izraela wychodzącego z Egiptu. Zobaczmy, co się dzieje w kolejnej opowieści, którą, która dzisiaj będzie dla nas taką osią, wokół której chciałbym zbudować tę dzisiejszą konferencję. Wczoraj, jak pamiętacie, słuchaliśmy o uzdrowieniu gorzkich wód kawałkiem drewna. Dzisiaj Izraelici poszli znów spory kawał dalej, i można powiedzieć, że, że w jakimś sensie historia się powtarza. Posłuchajmy tego, co. Co mówi nam księga, Rodzaju w 21 księga wyjścia w 21 rozdziale. Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść Ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Zobaczcie, jak, jak wiele się nam w tej historii znowu powtarza. Znowu pojawia się moment narzekania, znowu pojawia się moment znudzenia tym faktem, że o wszystko trzeba walczyć. Że nic nie jest podane wprost przez Pana Boga na dłoni. Że droga jest męcząca, że, że jedzenie obrzydło, że ciągle to samo. Bo przecież ileż można jeść mannę? Dzień w dzień ten sam pokarm. Że ciągle trzeba walczyć o wodę. Że jak jej potrzeba, to jej nie ma. Zaczyna się znowu narzekanie, zaczyna się nakręcanie, zaczyna się frustracja, zaczyna się moment, w którym chociaż Izrael już wielokrotnie się przekonywał, że Pan Bóg się o nich troszczy przez cały ten czas, że nawet jeśli doświadczają trudności, to On jest tym, który ich z nich wyciąga. Nawet mając to doświadczenie, mając nawet tę dobrą pamięć, Znowu wpadają w, ten, w tą samą pułapkę. Znowu wpadają w pułapkę zwątpienia, znowu wpadają w pułapkę lęku, niepewności, frustracji, narzekania. Znowu wpadają w pułapkę ulegania pokusie no, takiej, takiej śmiertelności, takiej zgody na to, że, że przyjmujemy postawę, która nas zabija. Pustynia, jak już sobie o tym mówiliśmy, to jest ekstremalnie trudne doświadczenie. To nie jest tak, że tam jest łatwo. Fajnie się na pustynię patrzy, cudownie się na niej robi zdjęcia. Fajne kontrasty są. Pięknie widać na niej świecące słońce, błękitne niebo i pomarańczowy piasek. Ale to jest tyle. Na pustyni przeżyć jest po prostu niesamowicie trudno. I tułanie się po niej latami musi rzeczywiście być bardzo frustrujące. Kiedyś spędziłem kilka dni na pustyni, i tak dzisiaj, kiedy sobie o tym myślę, no to był cudowny czas na robienie fantastycznych zdjęć, na, na kilka godzin e, niezapomnianego spotkania z Panem Bogiem, na kilka godzin e, niesamowitej modlitwy. Ale kiedy sobie pomyślę o tej pustyni i o tym, że miałbym tam spędzić kilkadziesiąt lat. To wcale to nie jest już dla mnie takie kuszące. Nie? Bo to, co się wiąże z tym, z, z, z tym ryzykiem, które, które pustynia w sobie nosi, nie jest wcale taką perspektywą, po którą chciałoby się z łatwością sięgnąć. Dlatego trochę im się nie dziwię, że to było dla nich trudne doświadczenie. Trochę im się nie dziwię, ponieważ. No, Człowiek na pustyni w szczególny sposób mierzy się ze sobą. Możemy powiedzieć, że jasne, oni tam szli stadnie, szli całym narodem, ale każdy doświadczał wyjątkowy sposób e, samotności. Każdy w wyjątkowy sposób doświadczał tego, co to znaczy być sam na sam ze sobą. Wtedy wszystko z człowieka wyłazi. I spójrzcie, minęło już sporo czasu od wyjścia Izraelitów. Cel jest ciągle ten sam. Oni idą do Ziemi obiecanej, nie widzą go. Mają w pamięci to, że tak jest, że Pan Bóg ich do tego powołał, że Pan Bóg im to obiecał, mają ten cel przed sobą. Robią wszystko, żeby tam dojść, ale jednocześnie ciągle go nie widzą. Ciągle go nie widzą i ciągle jest tak, że on się nawet oddala. I co to znaczy? Że Pan Bóg się wycofał ze swojej obietnicy? Jak to rozumieć wtedy, kiedy Pana Boga nie słychać? Czy przestał słuchać? Czy wszystkie te trudne doświadczenia, jak brak wody, e, brak jedzenia, palące słońce, e, umieralność, zwątpienie, niewiara? Czy to wszystko znaczy, że Pan Bóg przestał słuchać, że przestał się nami interesować, że nas zostawił samymi sobie? Dzisiaj przeczytałem w tygodniku powszechnym słowa Waszego arcybiskupa. Zapytali go, jak to jest, że, że przecież papież w ubiegłym tygodniu modlił się na placu Świętego Piotra o ustanie, o ustanie tej, tej pandemii. Wręcz błagał. Zresztą cały Kościół się w to włączył, wszyscy się o to modliliśmy. No i pytają go, jak to jest, że, że ta modlitwa była, było, było jakieś zawierzenie, były, były słowa obietnicy, i, i nic się nie zmienia, śmiertelność nadal jest wysoka, ludzie ciągle umierają, nie widać końca tej sytuacji. Arcybiskup Prysz odpowiedział wtedy na pytanie: Czy to znaczy, że modlitwa nie została wysłuchana? Odpowiedział, że jeśli Bóg milczy, nie odpowiada, to znaczy, że my musimy się głębiej i uważniej wsłuchać i przemyśleć słowa, które Pan Bóg wypowiedział wcześniej. Obietnica Pana Boga nigdy się nie zmienia. Czasem Pan Bóg milczy, rzeczywiście, pozostawia nas w ciszy, ale właśnie po to, żebyśmy z powrotem weszli w tajemnicę tej obietnicy, którą nam złożył. To słowo, które już raz usłyszeliśmy, to jest trudne, bo my jesteśmy taką cywilizacją, która bardzo, bardzo mocno chce mieć szybkie efekty wszystkiego. Chociaż, jak widać, Izrael tych kilka tysięcy lat temu miał podobnie. W każdym z nas jest taka pokusa, żeby, żeby to, na co czekamy, to czego pragniemy, to, co nam ktoś obiecał, żeby się w naszym życiu szybko spełniło. Nawet sami od siebie tego wymagamy: że kiedy sobie coś postanowię, że kiedy, że, kiedy, że kiedy mam jakieś pragnienie, jakąś taką mocną wolę, żeby coś w swoim życiu zmienić, to oczekuję od samego siebie, że to się stanie tak. Nie, że ja sobie powiem, że się zmienię, że się nawrócę, że się uwolnię od tego i tamtego. I tak ma być. Bo jak tego nie ma, to najpierw tym gorzej dla Pana Boga, a potem i dla mnie. I być może właśnie to dolegało, to dolegało Izraelitom. Wszystko zaczęło im przeszkadzać. A potem to już było tylko pewnie wzajemne nakręcanie się. Wytrwanie w, w momencie pozornego milczenia Boga to naprawdę jest, jest próba, którą trudno jest przejść jest próba wiary i wtedy rzeczywiście łatwo, łatwo o zniecierpliwienie. Ja zapytajcie siebie, jakby jak, to jest, jak to jest w waszym życiu. Nie? Kiedy wydarzy się jakieś niepowodzenie po długim czasie jakiegoś takiego względnego sukcesu. Nie? To lubimy to czasami opisywać w taki sposób, że budowałem mur i nagle wszystko się zawaliło. Nagle nie mam nic. Wszystko to, co, na czym się opierałem, co sobie obiecywałem, co, co, co było źródłem jakiejś też mojej, mojej nadziei, nagle się okazało, że jest kruche, że się może w jednym momencie rozwalić. I wtedy wcale nie jest łatwo pamiętać o obietnicy Pana Boga, którą złożył. Czasem tak bywa, że o coś prosimy latami, że nam na czymś tak bardzo mocno zależy, a to nie przychodzi. Chociaż Pan Bóg obiecywał, chociaż inni mi obiecywali, że Pan Bóg na pewno ze mną będzie, że mi pomoże, że mnie przeprowadzi, że mnie uwolni z jakiejś choroby, z jakiegoś grzechu, z jakiejś trudnej relacji w moim życiu. Jest mnóstwo takich rzeczy, które przeżywamy bardzo mocno i oczekujemy, że to się szybko zmieni, a wcale tak nie jest. Ja, że prosiłem Cię, Panie Boże, tak długo. Latami przychodzę. To jest jak ta kobieta w Ewangelii, nie? Kilkanaście lat w pochyleniu, czy tam kilkanaście lat cierpiąca na krwotok. Pan Bóg to po kilkunastu latach zobaczył, ale to nie znaczy, że tego nie widział wcześniej. Każdy czas jest, jest czasem danym nam po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Tak jak wszystko to, co, to, co Pan Bóg otwarł przed Izraelem na pustyni, było, było taką jego pedagogią. Jego sposobem uczenia ich też tożsamości i tego, co to znaczy, co to znaczy zaufanie. Nie? Łatwo jest powiedzieć: Panie Boże, zostawiłeś mnie. To, co mi dajesz, już mnie nie karmi. I chociaż wiemy, że to nie jest dobre rozwiązanie, to przecież niesamowicie często temu ulegamy. Wszyscy. Ja też doskonale znam takie, takie doświadczenie. Łatwo przychodzi, łatwo przychodzi moment, moment zwątpienia. Ojcowie Kościoła w tej sytuacji z, z narzekaniem Izraela widzieli oczywiście też obraz życia duchowego. Nie? To odejście, odejście z niewoli grzechu, którego obrazem jest oczywiście niewola egipska, to, to ta decyzja na nawrócenie, na radykalne odwrócenie się od tego, co, od tego, co mnie wiązało, to jest decyzja na, na walkę, na zmaganie, na to, że odtąd będę szedł drogą w górę, że się zmęczę, że wyjście na pustynię będzie wyjściem ryzykownym. I zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy porażek, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy powtarzalności też naszych słabości, naszego grzechu, to tym trudniej nam jest wytrwać. Bo to wzmaga niechęć, zwłaszcza kiedy to jest tak, że, że po raz pięćdziesiąty przychodzę z tym samym. Bo jak, to, jak, jak sobie z tym poradzić, że więcej nie wiem niż wiem? Że nie jestem w stanie przewidzieć, czy w moim życiu to się poprawi, czy nie, czy ja dam radę to udźwignąć? Strasznie dużo jest w nas takich wątpliwości. I bywa, że wtedy rzeczywiście zwycięża pokusa takiego. takiego Myślenia, że tam gdzie byliśmy wcześniej, w tym Egipcie, było lepiej. Izrael właśnie o tym mówi. Po co nas stamtąd wyprowadziłeś? Żebyśmy pomarli na pustyni? Przecież tu jest gorzej niż tam było. Chociaż tam byliśmy w niewoli, to mieliśmy przynajmniej jedzenie zagwarantowane. Lali nas? No trudno. No. I zapominasz o swojej godności. Zapominasz o swoim pragnieniu bycia wolnym, wolnym, świętym człowiekiem. Dlatego, że, że, że to zniechęcenie słabością i grzechem tak strasznie, tak strasznie cię przygniata. I zaczynasz wtedy tęsknić za sytuacją, która była wcześniej. Bo w tej sytuacji, w której jesteś teraz, niczego nie możesz być pewien. Tym bardziej, że Pan Bóg wydaje się milczeć. Kazał ci zaufać, a teraz, a teraz go nie ma. No i na dodatek pojawiają się te węże. Pan Bóg nie, nie zesłał tych, tych węży po to, żeby po prostu ich wybić. Pan Bóg chciał ich w pewien no, brutalny sposób, ale jednak nauczyć, nauczyć ufności, nauczyć tego, że, że nie można w kółko jakby powracać do, do niewiary, do, do, do odrzucenia Bożej miłości i Bożej opieki, bo On prawdziwie, tak jak z nimi był, tak jest z nami teraz. I tu ojcowie Kościoła idą dalej i mówią, ten, ten moment, kiedy pojawiają się grzechy, to też jest pojawiają się węże, to też jest obraz tego, kiedy w naszym życiu pojawia się grzech. Grzech, który nagle się nam namnaża. No? Że tak jak oni byli cały czas kąsani przez te węże, tak w, naszej, tak w naszej rzeczywistości ten grzech też jest czymś, z czym nieustannie się musimy zmagać. Wyobraźcie sobie taką sytuację w ogóle, jak to musiało wyglądać, nie? że tych węż było tak dużo, że ciężko było chodzić nawet. To zdaje się w, w, z, w jednej z części Indiana Jonesa z Harrison Fordem jest taka scena, w której oni tam jakąś świątynię odkrywają czy coś i tam na podłodze jest po prostu tysiące pełzających węży, także nie da się iść, bo trzeba ciągle patrzeć pod nogi. Instynktownie zresztą, jak sobie wyobrazimy taką sytuację, no to człowiek po prostu stara się albo wcale nie ruszać, albo ruszać się w taki sposób, żeby, żeby czasem nie nadepnąć na jakiegoś węża, żeby, żeby nie ukąsił. Wyobraźmy sobie, jak trudnym wyzwaniem było to, co się, to, co się stało w odpowiedzi na, na wstawiennictwo Mojżesza, kiedy Pan Bóg mówi. Umieść miedzianego węża na, na wysokim palu, tak, że każdy, kto na niego spojrzy, będzie uzdrowiony Zobaczcie, jakie to jest wyzwanie. Człowiek instynktownie chce ochraniać siebie, a Pan Bóg mówi oderwi od tego wzrok i popatrz w górę. Oderwi od tego wzrok i popatrz w górę. No. I zobaczcie, że uzdrowienie, które się tutaj dokonuje, uzdrowienie w Izraelu. Zaczyna się od posłuszeństwa nakazowi Pana Boga, jakby w, w kontrze do tego, co wydarzyło, się, co wydarzyło się w raju. Bądźcie mi posłuszni. Posłuchajcie mojego nakazu. Zaufajcie mi. Zaufaj mi, że pomimo, że ci się wydaje, że nie przestaną cię kąsać, że cię zabiją, to oderwij wzrok i spojrzyj w górę. To jest jak rzucić się, rzucić się w przepaść, w której nic nie widać. Zaufać Panu Bogu w taki sposób. Ten wąż, którego, którego Bóg kazał umieścić na palu, to jest martwy wąż. Zobaczcie, że, że to nie jest tak, że, że Pan Bóg nagle kazał jednego z tych węży umieścić na, na palu i on się tam wije. I, i, I Pan Bóg każe na niego patrzeć. Nie. To jest bardzo ważna w ogóle tutaj intuicja w tym wszystkim. Ten wąż jest martwy. W przeciwieństwie do tych, które pełzają po ziemi. Spojrzenie na tego węża to jest jednocześnie zobaczenie tej prawdy, że Pan Bóg przychodzi z pomocą, zabijając to, co było dla mnie śmiercionośne. Nie? Że, że to wszystko, co jest przyczyną mojego cierpienia, mojego smutku, mojego upadku, mojej grzeszności, to wszystko jest przez Pana Boga unicestwione. Ten wąż jest martwy. No? Święty Grzegorz z Nazjandu widzi w tym zapowiedź tego, co zrobi Pan Jezus. Dlatego często się pojawia taka, taka analogia pomiędzy tym, tym palem z wężem a Jezusem na krzyżu. Nie dlatego, że ten, że ten wąż jest, jest obrazem Pana Jezusa. Dlatego, że Pan Jezus na krzyżu jest tym, który tego węża zabił. Tym, który doprowadził do ostatecznego upadku zła i zbawienia człowieka. I chociaż ci Izraelici tam jeszcze nie widzieli pana Jezusa u góry, to on już tam był. No to on był tym, który już wtedy działał dla uwolnienia człowieka. Pan Bóg wyprzedza sobą wszystko, co się w historii, w historii dokonuje. I teraz, jak to przełożyć na nasze doświadczenie, nie? że. Bardzo często jest tak, że kiedy ulegamy rzeczywiście takiemu przerażeniu tym, ile w nas jest grzechu, ile w nas jest słabości, ile w nas jest niewiary, ile jest tego trudu w naszym życiu, to potrafimy się tak mocno do tego przyzwyczaić, tak mocno do tego przywyknąć, że nasze oczy są cały czas utkwione w tych wężach, które nas kąsają. I oczywiście ważne jest to, żeby mieć świadomość swojej grzeszności. Ale tak samo ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że to Bóg jest tym, który nas uwalnia, że to Jezus Chrystus jest tym, który nas zbawia, że w Nim jest miłość i miłosierdzie i odkupienie. I dopóki w Nim tego nie zobaczę, dopóki nie podniosę swoich oczu z gleby, gdzie wszystko wydaje się być śmiercionośne, dopóki nie podniosę swoich oczu na Niego i nie zobaczę, że to w Nim jest życie i odkupienie, to będę cały czas tkwił w tej śmierci. Nie, nie, nie zyskam życia, utonę w beznadziei. I tak się często w naszym życiu dzieje, bo o to właśnie chodzi szatanowi, o to chodzi złemu, żebyśmy cały czas mieli oczy utkwione w tych wężach, które nas kąsają, w tym grzechu, który, którego jest tyle w naszym życiu. Szatanowi o to chodzi, żebyś nie zobaczył nadziei, tylko żeby było w tobie pełno zwątpienia. Pełno poczucia bezsensu, pełno lęku. No wtedy zupełnie tracimy tą właściwą dla nas, dla chrześcijan, perspektywę. A Pan Bogu chodzi o coś dokładnie przeciwnego. O to, żebyśmy odkryli, że uzdrowienie jest w Nim, że uzdrowienie jest w naszym spojrzeniu w górę, w odwróceniu się od tego wszystkiego, co jest Bagnem, w którym pokostki toniemy. Możesz uzyskać wolność i uzdrowienie, ale musisz podjąć to ryzyko. Ryzyko oderwania oczu od tego, co cię boli, od lęku przed kolejnym ukąszeniem. Może dzisiaj warto jasne z jednej strony zadać sobie pytanie, co jest tym, tym co mnie najbardziej kąsi w życiu? Co jest tym, co mi sprawia najwięcej bólu? Jakie nieudane relacje, jakie emocje, jakie cierpienie? Jaki wstyd, jaki grzech, jaka słabość, jaka niewiara. Ale może warto też, a nawet trzeba, zobaczyć, że, że to mnie prowadzi do śmierci. Że myślenie o tym, że ciągłe stawianie sobie tego jako elementu, który wszystko mówi o mnie, o moim życiu, jest śmiercionośne. Ale mamy być życiodajni. Tak jak Bóg jest życiodajny. Tak jak Bóg jest życiodajny. Potrzebujemy spojrzeć na Chrystusa, na owoc drzewa życia, żeby tam zobaczyć życie, żeby tam zobaczyć tego, który pokonał śmierć i grzech, bo On sam jest pełnią życia, jest Jego źródłem. I tak się właśnie dzieje na tej mozaice. Możemy się zachwycić tą podłogą, ale ona jest niczym w porównaniu z tym, co zobaczymy, wpatrując się w ten, w ten lśniący złotem krzyż. Krzyż, z którego na dodatek wyrastają mięsiste, gęste pędy, zieleniące się liśćmi. Pędy, w których znajduje schronienie człowiek. One się wiją w taki sposób, że tam jest mnóstwo takich miejsc, gdzie artyści przedstawili człowieka, który albo się chroni, albo pracuje. Różne sceny są tam przedstawione. Zobaczcie, że ta, ta, ta mozaika, to przedstawienie pokazuje nam tak naprawdę prawdę o nas samych. Że nasze schronienie, nasza nadzieja, nasze życie jest, jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. Ale nie w tym krzyżu, które jest narzędziem cierpienia i męki, ale w tym krzyżu, który jest gwarantem życia. W tym krzyżu, który, który tryska życiem, który tryska zbawieniem, który tryska nadzieją. Tam jest czyste źródło, w którym nie ma gorzkich wód. Tam jest krzew który płonie, a się nie spala, bo płonie miłością. Tam jest nowe prawo, prawo miłości. Tam jest zbawienie. Tam jest Bóg, który mówi całym sobą, jestem, który jestem, bo jestem z Tobą zawsze, w każdym Twoim położeniu. Tam jest życie, którym można się zarazić. Tam jest życie, które biorąc, jednocześnie oddajemy, i wtedy stajemy się życiodajni. Przeszliśmy ten kawałek drogi razem, przeszliśmy ten kawałek drogi razem z Mojżeszem, razem z Izraelem. Jest tylko mały, drobny wycinek tej, tej historii, która tam się wydarza. Ale to jest też nieprawdopodobne, jak bardzo to jest opowieść o nas samych. Jak bardzo to jest opowieść o naszym dojrzewaniu do, do bliskości z Panem Bogiem, o naszym zmaganiu się z niewiarą, o naszym zmaganiu się z grzechem, o naszym doświadczeniu Krzyża, o naszym wsłuchiwaniu się w Pana Boga, raczej często usiłowaniu wsłuchiwania się w Niego i zrozumieniem tego, co On w moim życiu mówi i czego ode mnie chce. I tak jak mówiłem na początku, w tym roku wszystko jest, jest inne. Wszystko jest inne, wszystko jest jakby bardziej wymagające. W tym roku też doświadczamy węży, które nas kąsają. Jeszcze w inny sposób. W tym roku też doświadczamy lęku. Znów przed śmiercią, znów przed, przed samotnością, przed cierpieniem. I w tym roku znów doświadczamy krzyża, ale w jeszcze inny sposób. Ale możemy w tym wszystkim znaleźć nadzieję. Dlatego, że w tym wszystkim, tym, który nam nieustannie towarzyszy, krok po kroku, przez swoje Słowo, a to widzicie każdego dnia, kiedy śledzicie liturgie Słowa, to jest nieprawdopodobne, jak Pan Bóg nas przez to Słowo w tym wielkim poście prowadzi. Jesteśmy na pustyni, ale On jest z nami i cały czas powtarza nam obiecałem Ci, i będę z Tobą i Cię nie zostawię. To jest dla nas wezwanie do nadziei. Naszym schronieniem jest Krzyż. Naszym schronieniem jest Kościół. Ciało Chrystusa, my wszyscy razem. I tak jak z tego krzyża wypływa miłość, której źródłem jest Chrystus, tak ta miłość jest też w nas, jest w Kościele. I wszyscy, jak tu jesteśmy, czy jesteście w łodzi, czy jesteście w jakimkolwiek innym miejscu Polski, słuchając teraz tych rekolekcji, tak wszyscy jesteście częścią tej miłości i wszyscy jesteście w taki sam sposób zaproszeni do tego, żeby kochać. Robimy mnóstwo rzeczy dla siebie teraz w tym czasie, chociaż jest tak trudno. I to właśnie dlatego wtedy jesteśmy życiodajni kiedy potrafimy oderwać wzrok od tych kąsających węży i spojrzeć na Tego, który jest, który jest źródłem życia, który jest Jego pełnią, który jest zbawieniem. Spójrzcie, ile rzeczy się wokół dzieje dobrych. Spójrzcie, jak wielu z nas zrozumiało w tym czasie, o co chodzi w miłości. I to jest największy owoc tej modlitwy, tak jak powiedział arcybiskup Ryś, największy owoc jest wtedy, kiedy potrafimy usłyszeć to słowo, które Pan Bóg wcześniej wypowiedział, ale największy owoc to jest też to, kiedy potrafimy odpowiedzieć na potrzebę miłości własnym naszym działaniem, które jest miłością w praktyce. W ten sposób Pan Bóg nas uwalnia, w ten sposób nas uzdrawia. W ten sposób przywraca nam też tę godność, którą jakoś utraciliśmy. Nazwałem te rekolekcje życiodajni i chciałbym Wam tego życzyć: żebyście nie dali się zwieść tej pokusie, lęku przed tym wszystkim, co nam życie odbiera, ale żebyście odkryli to życie, jego pełnię żebyście chcieli je wziąć dla siebie i się nim podzielić. I wtedy zobaczycie, jak ono się mnoży, jak się rozwija, jak potęga Bożego działania po prostu się rozlewa z nas. Oddaj Panu Bogu serce, a On będzie działał. Znów Was dzisiaj zapraszam do tego, żeby, żeby się pomodlić tym fragmentem z Księgi Rodzaju. Znajdźcie dzisiaj czas dla Niego. Myślę, że też już widzicie, że zawsze kiedy Panu Bogu dajemy chociażby chwilę, to dostajemy niepomiernie więcej. On taki jest, po prostu zawsze daje w nadmiarze. Tylko potrzeba, żebyśmy Mu stworzyli okazję do tego, żeby mógł nas obdarować. I On już sobie poradzi. Życzę Wam owocnego czasu, życzę Wam, żeby te ostatnie dni przed, przed Tridu, które też będzie trudne w tym roku. Ale to nie znaczy, że nie będzie równie owocne. Żebyście przeżyli w poszukiwaniu życia. Żebyście w poszuki przeżyli w poszukiwaniu radości, która płynie z wpatrywania się w Niego. W krzyż, który jest drzewem życia. Z którego to życie nieustannie wytryska. I nas przemienia. Tego Wam życzę. Trwajcie w miłości. Chrystusa. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Być może do zobaczenia kiedyś znów. Dziękuję Wam za ten czas. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Może było trochę dziwnie, bo pierwszy raz mówię tak długo do okienka, ale liczę na to, że wszystkie, wszelkie braki Duch Święty jakoś uzupełni. Nawet mam taką głęboką nadzieję. Do zobaczenia z Bogiem.